Witajcie moi drodzy, Kaczmar z tej strony Geek Factor TV. W dzisiejszym odcinku mam dla was wideo instrukcję gry Star Wars Rebellia. Tak jest, najnowszy gigant od Fantasy Flight Games i Galakty osadzony w świecie Gwiezdnych Wojen. Słuchajcie, jest to kolejny, ostatni już odcinek naszego tygodnia z Gwiezdnymi Wojnami. W poprzednich odcinkach mogliście oglądać recenzję wideo instrukcji X-Winga i recenzję wideo instrukcję Imperium Atakuje, więc jeżeli to was interesuje, oczywiście zapraszamy na kanał. Tam możecie zobaczyć wszystkie nasze poprzednie odcinki i też całą masę innych odcinków, jeżeli macie na to oczywiście ochotę i czas. Więc tak, tym samym jest ten odcinek jest konkluzją wszystkich tutaj tych sześciu odcinków. Mamy nadzieję, że wam się to podobało. Dzisiaj zabierzemy się za Rebelię. Rebelia jest grą planszową, strategiczną, osadzoną w świecie Gwiezdnych Wojen. Jest grą od 2 do 4 osób, aczkolwiek już od razu uwaga na wstępie, ja tutaj przygotuję grę dwuosobową, ponieważ tak naprawdę naszym zdaniem tak się tę grę powinno grać. Starcie dwóch osób, dwóch gigantów, po prostu gigantów intelektu, strategii zmierzających się ze sobą. Nie dzielimy się rolami, nie dzielimy się zwycięstwem, nie. Jeden na jeden, tak, powinien taki prawdziwy, zaryzykuję seksistowskie stwierdzenie, męski pojedynek. Aczkolwiek oczywiście zachęcam do zabawy wszystkich, bo gra jest po prostu świetna. Dokładnie, świetna. Grę oceniliśmy, grę zrecenzowaliśmy. Jeżeli nasza recenzja was interesuje, kliknijcie proszę bardzo tutaj. Ten link was przeniesie do filmu z recenzją. Tutaj natomiast wideoinstrukcja. Słuchajcie, to, że to jest gra strategiczna, powiedziałem. Gra planszowa, powiedziałem. Gra jest osadzona, nie tyle, że jest osadzona w świecie Gwiezdnych Wojen. W tej grze wcielamy się w postacie znane nam z całej oryginalnej trylogii, czyli epizodów od 4 do 6. Całej tej trylogii, te wszystkie postacie, które tam znamy, pojawią się tutaj. Będziemy nimi sterować, będziemy nimi wykonywać różne misje. Misje, które będą nam się kojarzyły, będą to momenty, takie kluczowe momenty w fabule wszystkich tych trzech filmów. Oczywiście będziemy, no jakbyśmy tak mieli, nie będziemy dokładnie odtwarzać tej rozgrywki, będziemy, bo gdyby tak to wyglądało, no to gracze Imperium byłyby skazane na porażkę, no a to byłoby trochę bez sensu. Będziemy, że tak powiem, rozgrywać to w takim alternatywnym wszechświecie, gdzie rzeczy dzieją się nie po kolei, dzieją się rzeczy, których się nie działy wcześniej i tak dalej, i tak dalej. To będziemy robić grając w Star Wars Rebellia. Z takich uwag wstępnych chciałem jeszcze tutaj zaznaczyć, że przygotuję tutaj dla was taki wariant podstawowy, nazwijmy to. Wariant zaawansowany nie jest dużo bardziej zaawansowany, ale jednak my, że tak powiem, się jeszcze za ten wariant zaawansowany nie zabraliśmy. Jest to dosłownie parę tam drobnostek, na przykład rozstawienie początkowych jednostek na planszy nie jest w wariancie zaawansowanym, kierujemy się tam pewnymi zasadami, jak rozstawiamy, ale tak de facto sami decydujemy, jak to rozstawiamy. Wariant podstawowy mówi nam, instrukcja nam podpowiada, jak rozstawić te jednostki, gdzie, jakie jednostki umieścić. Ten wariant tutaj dla was przygotuję. Dalej chciałem wam jeszcze tylko uprzedzić, żebyście nie mieli pretensji. Będę wam pokazywał różne żetony, jednostki i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, jak zobaczycie na przykład żetony uszkodzeń, pokażę wam ich, będzie tam ich jakaś tam ilość, czy żetony, znaczniki poparcia i tak dalej. Oczywiście w pudełku jest ich więcej niż ja wam pokażę. Po prostu ze względów logistycznych, żeby zachować jako taki ładny skład, przygotowałem trochę ich mniej. Ze względu na to, jak ta plansza wygląda, no to niestety będzie mało ujęć na całą planszę, bo zresztą to się nie da. Ta plansza się po prostu nie mieści mi w kadrze. Więc generalnie wszystko będzie na zbliżeniach. Różne elementy będą poza kadrem. Będę je dokładał do kadru, jak będzie to potrzebne. Będę też niektóre rzeczy pokazywał na przykładzie Rebelii, niektóre na przykładzie Imperium. To też nie będzie tutaj żadnego specjalnie sensu, ciągłości. Też nie zauważycie logiki, w sensie coś będę wam pokazywał, a obok na planszy będzie się działo coś tam totalnie, co nie powinno się dziać. Na to też proszę nie zwracajcie uwagi. Skupcie się, że tak powiem, na tym, co będę wam dokładnie w danym momencie opowiadał. Myślę, że z uwag wstępnych to tyle. Przejdźmy teraz do przygotowania gry, podczas którego tradycyjnie powiem wam co nieco o poszczególnych elementach tej gry. Więc tak, przede wszystkim każdy gracz wybiera stronę. Jak już wybierzecie, jeżeli nie możecie wybrać sami, możecie to zrobić losowo. Jak już wybierzecie,
to każdy z graczy dobiera elementy właściwe dla swojej strony. Przede wszystkim bierzecie arkusz stronnictwa, no i umieszczacie go oczywiście odpowiednią stroną do góry. W grze dwuosobowej wykorzystujecie tę stronę, w grze trzy- lub czteroosobowej wykorzystujecie tę stronę. Tak jak mówiłem, przygotowujemy rozgrywkę dwuosobową, więc będziemy korzystać z tej strony. Oprócz tego dobieramy naszych liderów. Liderów jasnej strony mocy można łatwo rozpoznać, chociażby po wizerunkach oczywiście, jakich znacie. Poza tym ich krawędzie, tutaj ich rogi właściwie są zaokrąglone. Natomiast rogi liderów ciemnej strony mocy, czyli Imperium, są takie no nieco bardziej kanciaste. Oprócz tego oczywiście dobieracie pełen zestaw plastikowych figurek. Znaczniki poparcia w przypadku rebelii są one jednostronne. W przypadku Imperium są one dwustronne, ponieważ z drugiej strony widzimy taki oto symbol. W ten sposób mamy do czynienia ze znacznikiem poparcia, w ten sposób mamy do czynienia ze znacznikiem zniewolenia. Na czym polegają kwestie związane ze znacznikami poparcia, jaka jest różnica między zniewoleniem a poparciem, to o tym opowiem na sam koniec instrukcji. Dodatkowo każdy gracz bierze swoją talię kart misji i swoją talię kart akcji. Teraz każdy gracz dobiera swoich początkowych liderów. Początkowi liderzy to ci, którzy nie mają z prawej strony tutaj tego symbolu rekrutacji. Wyglądają oni w ten oto sposób. Dla gracza rebelii to są nasi początkowi liderzy i ich umieszczamy tutaj w miejscu pula liderów na naszym arkuszu stronnictwa. Pozostali liderzy znajdują się w naszym zasobie. Planszę umieszczacie na środku stołu, na polu 1 umieszczacie znacznik czasu, na polu 14 znacznik poparcia rebelii. Przypomina wam o tym ta ikonka w tym oto miejscu. Teraz tworzymy talię celów. Robimy to w ten sposób, że dzielimy karty celów posegregowane w zależności od liczby na rewersie. Każdą talię tasujemy osobno. Następnie, mając talię z trójką na spodzie, na niej kładziemy dwójkę. Na samym szczycie jedynkę, wszystkie potasowane osobno, tak ułożoną talię umieszczacie w odpowiednim miejscu na planszy podpisanym jako cele. Teraz każdy gracz przygotowuje swoją talię akcji. Przede wszystkim wynajduje te karty akcji, które nie mają tutaj w tym miejscu w lewym dolnym rogu symbolu rekrutacji. Te karty wracają do pudełka. Pozostałe karty bierzemy, dokładnie tasujemy, dużo dokładniej niż ja teraz, i tak potasowany stos ustawiamy obok naszego arkuszu stronnictwa przy miejscu, które jest zaznaczone jako talia akcji. W pobliżu planszy ustawiacie następujące rzeczy. Karty taktyk kosmiczne, naziemne, żetony uszkodzeń te pojedyncze i podwójne, kości, pierścienie, które będziecie dodawać w różnych celach z różnych powodów do waszych liderów, o tym też powiem nieco później w instrukcji, i znaczniki sabotażu, które będziecie umieszczać na planszy, wykonując różne misje w celu utrudnienia budowy jednostek przeciwnikowi, o tym też zobaczycie nieco później w wideo instrukcji. Teraz każdy gracz przygotowuje swoją talię misji. Przede wszystkim bierze swoją talię, wynajduje w niej cztery karty misji początkowych. Tak wyglądają te misje początkowe, mają na dole taką właśnie ikonkę takiej strzałki. Je wyjmują, kładą na razie z boku. Gracz rebelii teraz, wszystkie pozostałe karty, no to już są zwykłe misje. Dokładnie te talie tasuje ponownie, dużo dokładniej niż ja teraz i umieszcza obok tutaj swojego stronnictwa, przy miejscu, na którym jest napisane talia misji. Gracz rebelii postępuje bardzo podobnie, czyli też wynajduje swoje cztery misje początkowe, odkłada je na bok, ale dodatkowo wynajduje wszystkie karty projektów. Karty projektów to są te karty, które mają w prawym dolnym rogu taki oto symbol. Wszystkie je wynajduje, na razie odkłada na bok. Pozostałe karty, to już są zwyczajne karty misji, również dokładnie tasuje. I umieszcza obok swojego stronnictwa, również przy miejscu, na którym jest napisane talia misji. Karty projektów z kolei dokładnie tasuje i umieszcza w zakrytym stosie w odpowiednim miejscu na planszy. Teraz słuchajcie, jest to, o czym mówiłem, czyli fakt, że no cała plansza mi się nie mieści w kadrze. Więc teraz jest moment, w którym wykładacie swoje jednostki. W tym wariacie podstawowym, który tutaj przygotowujemy, nie wykładacie ich, że tak powiem, według własnego uznania, tylko stosujecie się do zasad przedstawionych na stronie 16 w instrukcji. Tutaj macie dokładnie opisane, co w którym układzie należy umieścić. Jak już to zrobicie, będzie to wyglądało mniej więcej w ten sposób. Teraz słuchajcie, powspomniałem o układzie i teraz to jest też ważna jedna rzecz, żebyście ją zrozumieli. Układy i regiony. Pozwólcie, że przybliżę. Układy
To są wszystkie te miejsca, które są oddzielone takimi granicami. Każdy układ ma jakąś planetę i jest nazwany w taki oto tutaj sposób. Niektóre układy są zamieszkane. To, że układ jest zamieszkany, o tym mówi nam to pole, na którym można umieszczać znacznik poparcia oraz taki symbol mówiący nam, jakie jednostki można wybudować z takiego układu. Teraz więc to jest układ. Wszystko, natomiast wszystkie układy, które są oddzielone od innych taką oto granicą, grubszą, to są regiony. Czyli region jest większy od pojedynczego układu. Jeżeli dwa układy dzielą ze sobą chociażby fragment takiej oto granicy, uznajemy je za sąsiadujące. To samo oczywiście z przekraczaniem granic regionów. Te układy również ze sobą sąsiadują, pomimo tego, że są w innych regionach. Układy małe, regiony duże. To jest to, co musicie zapamiętać. Słuchajcie, gracz rebelii bierze teraz talię sąd zwiadowczych i wybiera lokalizację swojej bazy. Przede wszystkim oczywiście usuwa z tej talii wszystkie karty wszystkich układów, w których obecnie się w danym momencie znajdują jednostki imperialne. Jak już je usunie, w tajemnicy wybiera sobie jakąś lokalizację. Osobiście odradzam oczywiście wybranie lokalizacji jakiejś znanej z filmów typu Endor albo Dantooine. Proponowałbym coś mniej znanego typu Toydaria na przykład. To jest taka moja drobna sugestia. Jak już taką lokalizację wybierze, umieszcza tę kartę przy polu Baza Rebelii. Tutaj macie takie to podpisane lokalizacja. Tutaj ta karta jest zakryta, oczywiście umieszczana. Talię następnie tasuje i umieszcza w zakrytym stosie na właściwym miejscu na planszy, podpisanym jako Talia Sąd. Teraz każdy z graczy do tych czterech kart misji początkowych, które odłożył sobie na początku rozgrywki, dobiera kolejne dwie ze swojej talii misji. Te sześć kart to jest jego początkowa ręka. Teraz możesz sobie na spokojnie przejrzeć i zaplanować swoje ruchy. To by było na tyle, jeśli chodzi o przygotowanie. Teraz już możecie grać. Oczywiście gra jest, nie jest do końca symetryczna z tego względu, że akcje obu graczy są praktycznie takie same, ale myślenie jest zupełnie inne, ponieważ o co innego nam chodzi? Co innego musimy zrealizować, jak gramy Rebelią, co innego, jak gramy Imperium? Gracz Rebelii jest mały, Rebelia jest mała, więc nie ma szans na takie otwarte starcie z Imperium. Dlatego gracz Rebelii nie będzie starał się po prostu atakować gracz Rebelii nie będzie starał się atakować Imperium, no bo to by nie miało sensu. Gracz Rebelii musi uzyskać jak największe poparcie dla swojej sprawy. O tym, to jakie poparcie udaje mu się uzyskać, będzie zaznaczał tutaj na tym torze, który znajduje się, no teraz jak tak patrzę, z lewej strony planszy. W ten sposób, wykonując różne karty, realizując różne karty celów, będzie zwiększał swoje poparcie. To jest jego droga do zwycięstwa. Gracz Imperium z kolei jest wielki, jest gigantyczny. On ma po prostu za zadanie znaleźć bazę rebelii i rebelię zmiażdżyć. Czyli on będzie, że tak powiem, chciał się z wami naparzać. On będzie atakował i będzie bezlitosny, ponieważ jego zadaniem to jest znaleźć bazę rebelii i ją podbić. Teraz tak, rozgrywka jest podzielona na X rund. Ile rund? Nie wiadomo, ponieważ każdy z graczy ma jasno określone cele, które musi zrealizować i ma jasno określone warunki osiągnięcia zwycięstwa. No na pewno nie będzie rund więcej niż 14, ponieważ znacznik poparcia rebelii na początku gry jest na pozycji 14. Dla rebelii się skończy, jeżeli znacznik czasu trafi na to samo pole, co znacznik poparcia, więc siłą rzeczy no maksymalnie będzie 14 rund, no ale gwarantuję wam, graczu drogi rebelii, nie przeżyjesz 14 rund. Byłbym pod wielkim wrażeniem, jakbyś przeżył 14 rund. Więc na pewno nie będzie tyle. No i teraz każda runda będzie się składała z kilku faz. W tych fazach będziecie zagrywać misje, będziecie przydzielać swoich liderów do misji, będziecie próbowali te misje zrealizować. Inny gracz będzie próbował je blokować. Będziecie również mogli dzięki swoim liderom, czyli tutaj tym pionkom, nazwijmy to, aktywować różne układy, przemieszczać się tam swoimi jednostkami, czasami wywołując przez to walkę. Więc teraz tak jak mówiłem, rund X, nie wiadomo ile, każda runda jest podzielona tak naprawdę na trzy fazy. Pierwsza faza to jest faza przydziału, gdzie będziecie przydzielać liderów do misji. Druga faza to jest faza dowodzenia. Tam będziecie albo aktywować układy i przenosić tam jednostki, albo ujawniać te misje, do których przydzieliście jakichś liderów w pierwszej fazie. Trzecia faza to faza uzupełnień, gdzie wykonujecie różne czynności porządkowe i przygotowujące was na kolejną rundę. Przejdźmy teraz po kolei przez wszystkie trzy fazy.
Faza przydziału. Zaczyna gracz rebelii. W tajemnicy wybiera jedną misję ze swojej ręki. Stwierdza, że no, chce tę misję wykonać. Kładzie ją zakrytą przed sobą i umieszcza na niej lidera, którego chce do tej misji przydzielić. Teraz, jakie warunki musi spełnić lider, żeby móc do niego przydzielić? Mówimy tutaj o umiejętnościach. Ten symbol w lewym górnym rogu na karcie mówi nam, jaką umiejętność musi dany lider posiadać i ile minimalnie symbolów danej umiejętności musi się znajdować na tym liderze. Załóżmy, że do tej misji zawiązać sojusz postanowiłem wybrać księżniczkę Leję. Jak widzimy, ma dwa takie symbole umiejętności odpowiadające temu symbolowi. Jest to misja dyplomatyczna, więc mogę spokojnie ją przydzielić. Gdyby takich symboli było więcej, to oczywiście mógłbym, że tak powiem, rozdzielić te symbole pomiędzy dwóch liderów, ponieważ owszem, do każdej misji można przydzielić dwóch liderów. Można jednego, ale można też dwóch. No my załóżmy, że trzymamy się tego, że przydzielamy jednego lidera. Fazę dowodzenia znowu rozpoczyna gracz rebelii. Naprzemiennie teraz wykonujecie po jednej akcji. Akcje macie dwie do wyboru. Aktywowanie układu albo ujawnienie misji. Aktywowanie układu jest możliwe tylko wówczas, jeżeli macie jeszcze po przydzieleniu jakichś liderów do swoich misji, jakichś liderów w puli liderów na waszym arkuszu. Teraz jak to wygląda? Aktywowanie układu jest to akcja, która pozwala wam przemieszczać swoje jednostki, no i ewentualnie wywołać walkę, jeżeli w układzie, do którego przyniesiecie jednostki, są jednostki przeciwnika. Jak teraz to poruszenie wygląda? Aktywujecie jakiś układ i umieszczacie w nim swojego lidera. Ważne jest to, żeby ten lider posiadał tak zwane zdolności taktyczne. Czyli te tutaj w prawym i lewym dolnym rogu na, że tak powiem, żetonie lidera, mają tutaj być te takie oto ikonki z jakimiś cyframi. Teraz to takiego lidera umieszczacie w dowolnym układzie. I teraz do tego układu możecie przenieść dowolną liczbę jednostek z układów sąsiadujących. Czyli możemy przenieść wszystkie jednostki, ponieważ nie ma tak naprawdę limitu na jednostki znajdujące się zarówno w przestrzeni kosmicznej, jak i na samej planecie. Ważne jest tylko to, żeby jednostki naziemne starać się przynajmniej ułożyć na rysunku planety, natomiast no, jednostki, wiadomo, kosmiczne ustawić już w przestrzeni kosmicznej. Nie ma limitu na to. Jest takie ograniczenie, że gdyby w jakimś układzie znajdował się lider z jakiejś poprzedniej wykonywanej przez was akcji albo z jakiejś misji, którą chcieliście wykonać, no to z takiego układu niestety nie możecie przenieść jednostek. Czyli możecie te jednostki przenieść z sąsiednich układów, w których nie ma waszego lidera. No teraz jeszcze taka kwestia logistyczna, prawda? No, że tak powiem, jednostki latające, no jest to w miarę sensowne, logiczne, jak one się przenoszą. Natomiast w jaki sposób się transportują, jak to uzasadnić fabularnie, jak się przenoszą z jednego układu do drugiego jednostki naziemne? Tutaj pomoże nam nasz arkusz stronnictwa. Jednostki naziemne możemy przenosić tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli mamy jakieś jednostki kosmiczne, które mogą ich przetransportować. Teraz musimy przede wszystkim sprawdzić ładowność. Ładowność zawsze na takich jednostkach jest wskazana tutaj w lewym dolnym rogu na arkuszu stronnictwa. Czyli ten rebeliancki transportowiec ma ładowność 4. Może przewieźć 4 jednostki. Teraz, które jednostki wymagają przewożenia, ponieważ jak się okazuje, wbrew logice, znaczy logice, akurat zgodnie z logiką, nie tylko żołnierzy szturmowych i śmigacze wymagają przetransportowania. Małe pojazdy latające, czyli nasze X-wingi i Y-wingi, również wymagają bycia przetransportowane. Czyli taki rebeliancki transportowiec może zabrać ze sobą na przykład jednego X-winga, jednego Y-winga, jednego rebelianckiego żołnierza i jednego śmigacza. Jeżeli nie macie w układzie żadnych jednostek, które mogą przetransportować inne jednostki, albo suma jednostek naziemnych, czy też Y-wingów, X-wingów, TIE Fighterów i tak dalej, przekracza dopuszczalną ładowność danej jednostki transportującej, no to wiadomo, nie możecie przewieźć albo żadnych jednostek naziemnych, albo części jednostek naziemnych niestety nie możecie przewieźć, musicie je pozostawić w układzie. Teraz tak, jeżeli przeniesiecie swoje jednostki do układu, w którym znajdują się jednostki przeciwnika, no to jak się zapewne domyślacie, wywołujecie walkę. Zanim zrobicie cokolwiek innego, wywołujecie walkę. Jak przebiega walka, o tym powiem nieco później. Teraz tak, jeżeli gracz Imperium przeniesie do jakiegokolwiek układu, w którym jeszcze nikogo niby nie ma, albo jeszcze nic tam nie widzimy, przeniesie jednostki naziemne, to
to wówczas gracz rebelii musi zdradzić, czy w tym układzie znajduje się jego baza. W ten sposób wygląda aktywowanie układu, czyli jedna z dwóch akcji, którą możecie wykonać w swojej turze. Kolejną akcją jest ujawnienie misji. No i teraz gracz wybiera, którą misję chce ujawnić, odkrywa ją, no i teraz przede wszystkim patrzy na pierwsze słowa, jakie się znajdują na karcie. W tym celu odwrócę jeszcze tą drugą kartę, żeby Wam nieco to lepiej wyjaśnić i przybliżę. Sformułowanie rozpacz oznacza jakby automatyczny sukces. Nie musicie nic zrzucać, nie ma żadnego blokowania, żadnych testów ani nic. Spróbuj wykonać natomiast oznacza, że będziecie próbować wykonać tę misję. Oznacza to, że Wasz przeciwnik będzie mógł spróbować ją zablokować. Zaraz dokładnie opowiem, na czym to polega. Teraz niezależnie od tego, czy jest rozpacz, czy jest spróbuj wykonać, no to wiadomo, trzeba tego lidera umieścić w jakimś układzie i wykonać misję. No i teraz, przeważnie, co to do jest napisane tutaj zawsze w jakim to jest układzie? Przeważnie jest to napisane w dowolnym układzie, ale na przykład tutaj ma się napisane w dowolnym układzie, w którym nie ma jednostek imperialnych. Spróbuj wykonać w dowolnym zamieszkanym układzie. Jeśli znajdą się tam jednostki rebelianckie, rzuć dwiema dodatkowymi kośćmi, tak? Jeżeli was będzie przeciwnik próbował zblokować, to zrozumiecie zaraz, o co chodzi. Więc to jest ważne, tak? Zawsze jest to napisane, w jakim układzie możecie spróbować. Jeżeli jest napisane po prostu w dowolnym układzie, to nieważne, czy ten układ popiera was, nieważne, czy popiera imperium, nieważne, czy są tam jednostki wasze, imperialne, czy w ogóle nie ma tam jednostek, to jest nieważne. Umieszczacie tam lidera i próbujecie wykonać. Albo wykonujecie, jeżeli jest napisane rozpacz. Przy tych misjach, gdzie jest napisane spróbuj wykonać, jest również na dole od razu napisane, jeśli misja zakończyła się powodzeniem, bla, 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 bla. Rozpatrujecie ten tekst, jeżeli uda Wam się tę misję wykonać. Czyli tak jak mówiłem, wysyłacie lidera do układu, jak jest rozpacz, to rozpacz. Realizujecie, rozpatrujecie to, co jest napisane na karcie, wszystko fajnie. Zabawa zaczyna się, jak mamy spróbuj wykonać w dowolnym układzie. Wówczas wysyłacie lidera do jakiegoś dowolnego układu, no i teraz pytacie się przeciwnika, czy ma on zamiar Was blokować. Może to zrobić, ale tylko pod warunkiem, że ma w swojej puli liderów lidera, którego umiejętności odpowiadają wymaganym umiejętnościom przez daną misję. No załóżmy, że ten gracz ma, ponieważ ma na przykład Dartha Vadera, który również posiada umiejętności dyplomatyczne. Nie wiem jakie, w razie inaczej rozumieją dyplomację niż ja. No ale załóżmy, Vader jest wysyłany do tego układu tylko i wyłącznie po to, żeby spróbować zablokować tę misję. Gdyby gracz Imperium stwierdził, że nie chce blokować, albo nie może blokować, bo nie ma żadnego lidera w puli, albo żadnego lidera z właściwymi umiejętnościami, no to wtedy działa to tak samo, jakby tam było napisane rozpacz, czyli od razu rozpatrujecie sukces. No natomiast w tym wypadku mamy Vadera, Vader będzie próbował blokować misję. No i teraz jak to wygląda? Wygląda to tak, że bierzecie kości. No tak naprawdę dowolne kości, nieważne czy czarne, czy czerwone, więc możecie się umówić na przykład, że ciemna strona mocy bierze kości czarne, a jasna strona mocy bierze kości czerwone. Ile tych kości bierzecie? No to już zależy od tego, ile symboli umiejętności macie na liderze. Albo na liderach, pamiętajcie, jeżeli przydzieliliście dwóch liderów do tej misji. No i teraz patrzymy. Vader ma dwa symbole tej umiejętności. Leia ma również dwa symbole tej umiejętności. No więc oboje dostają po dwie kości. No i teraz rzucają tymi kośćmi i po rzucie zliczają sukcesy. Teraz patrząc na wynik na kości, każdy taki symbol to jest jeden sukces, każdy taki symbol to jest jeden sukces, a taki symbol to są dwa sukcesy. Po rzucie zliczacie liczbę sukcesów. I teraz tak, jeżeli gracz Imperium, albo inaczej, jeżeli gracz blokujący wyrzuci tyle samo albo więcej symboli niż gracz, który próbował wykonać misję, no to niestety udało mu się zblokować. Gracz wykonujący misję musi wyrzucić więcej symboli sukcesów niż jego przeciwnik, ten, który chciał go zablokować. No w tym wypadku na przykład, gdyby to był powiedzmy wynik rzutu, no to ewidentnie widzicie tak, Vader miał jeden sukces i dwa sukcesy, czyli łącznie trzy sukcesy. Leia ma tylko dwa sukcesy. Niestety Vaderowi udało się zablokować tę misję. Leia nie będzie rozpatrywać tego, co tu jest napisane, jeżeli misja zakończyła się powodzeniem. Dodatkowo Wam opowiem, że niektóre misje mają tak zwanych liderów dedykowanych. Jest to zawsze wskazane tutaj w tym symbolem, że tak powiem, przedstawiającym graficznie danego lidera. I teraz jeżeli wykorzystacie tego lidera, czyli jeżeli tego lidera przydzielicie do tej misji,
to automatycznie dostajecie dwa sukcesy. Czyli powiedzmy, gdyby Leia no nie jest przypisana do tej misji, tak? Ale poczekajcie, znajdę jakąś misję, do której Leia jest przypisana. Gdyby Leia wykonywała tę misję, próbowała wykonać tę misję, no to teraz tak, Vader ma 3 sukcesy, tak, 2 i 1. Leia ma raz, 2, znaczy jest 3 do 2 dla Vadera na razie, ale ponieważ Leia jest dedykowanym liderem dla tej misji, no to wówczas ma 2 dodatkowe sukcesy, czyli w efekcie jest 4 do 3. Udało jej się tę misję wykonać. Teraz nieważne, czy misję wam się udało wykonać, czy nie, karty misji początkowych wracają na rękę, natomiast karty misji tych ogólnych niestety odrzucamy. Niestety w przypadku oczywiście niepowodzenia. W przypadku powodzenia, no to cieszcie się, że wam się udało. Nie zawsze się wam udaje. Słuchajcie, niektóre karty misji mówią nam, że musimy je spróbować wykonać przeciwko liderowi. Tutaj na przykład ta karta misji imperialnej mówi: spróbuj wykonać przeciwko liderowi rebelii znajdującemu się w układzie, w którym znajduje się jednostka imperialna. Oznacza to, że musimy lidera, którego przydzielimy do tej misji, umieścić w tym układzie, w którym znajduje się ten lider. Tak, czyli załóżmy, na chwilę zróbmy tutaj taki myk, o, z jakiegoś powodu Leia była tutaj w tym układzie, no a wcześniej, że tak powiem, znajdowała się tam jakaś jednostka imperialna w ten sposób. No i teraz gracz Imperium postanowił zagrać tę misję, przydzielił wcześniej do niej Vadera, symbole umiejętności się zgadzają, no i teraz próbuje wykonać tę misję przeciwko liderowi rebelii, czyli w tym przypadku Leia. Wygląda to w ten sposób, że jeśli misja zakończyła się powodzeniem, pochwyć tego lidera. O pochwyconych liderach nieco później. Faza uzupełnień, moi drodzy, faza uzupełnień jest podzielona na kilka kroków. Pierwszy krok to jest powrót liderów, czyli wszyscy liderzy wracają do właściwych dla siebie pól liderów na arkuszach stronnictwa. Chyba że lider jest pochwycony, ale tak jak mówiłem, powiem o tym nieco później. Teraz kolejnym krokiem jest dobranie kart misji. Każdy gracz dobiera dwie karty ze swojej talii misji. Następnie sprawdza limit kart na ręce. Jeżeli macie 10 kart, jeżeli macie więcej niż 10 kart, to musicie odrzucić karty tak, żeby mieć ich 10. W trakcie gry jest to nieważne, możecie mieć więcej niż 10 kart w trakcie gry, natomiast w tym momencie trzeba je odrzucić i uszanować ten limit 10 kart. Teraz gracz Imperium dobiera z talii sąd dwie karty, no i zachowuje je dla siebie. Oczywiście patrzy na nie, może sobie to gdzieś odnotować i zachowuje je dla siebie. Dzięki temu wie teraz, że w tych dwóch układach na pewno nie ma bazy rebelii. Następnie gracz rebelii dobiera jedną wierzchnią kartę z talii celów. Kolejnym krokiem w fazie uzupełnień jest przesunięcie znacznika czasu. Teraz, jak przesuniecie ten znacznik czasu, no to sprawdzacie, czy przy tym polu znajdują się te symbole. To jest symbol rekrutacji, to jest symbol budowy. Symbol rekrutacji pozwala nam zrekrutować liderów, symbol budowy pozwala nam zbudować jednostki. Teraz zobaczmy dokładnie, jak to przebiega. Rekrutacja jest banalnie prosta. Każdy gracz bierze dwie karty z wierzchu stosu kart akcji, patrzy na wszystkich liderów, których ma na obu kartach łącznie. I z tych wszystkich, mogą zrobić to z czterech, możecie wybrać dwie takie karty, gdzie jest tylko jeden lider, możecie wybrać dwie karty, gdzie jest dwóch liderów, a możecie tak jak tutaj wziąć jedną i kartę z jednym liderem i jedną kartę z dwoma liderami. No i teraz z tych wszystkich liderów, których tu widzicie, w tym wypadku z trzech, wybieracie jednego. Załóżmy, że wybieram Hana Solo. Biorę z mojej puli liderów Hana Solo, znaczy właśnie nie z puli liderów, z zasobu liderów biorę Hana Solo i umieszczam go w swojej puli liderów. Teraz tę kartę, którą wykorzystałem do zrekrutowania lidera, odrzucam po prostu, tak? To jest jakby ignoruję w tym momencie ten tekst. W tej podstawowej rozgrywce ignorujemy ten tekst. Więc tę kartę odrzucam, tę kartę, której nie wykorzystałem, kładę na spód talii. I talię odkładam. Teraz jak wygląda budowa? Budowa jednostek polega na tym, że patrzymy na każdy układ, który nas popiera albo jest przez nas zniewolony w przypadku Imperium. No i teraz budujemy po jednej jednostce za każdy symbol, który tutaj widnieje nad nazwą tego układu. Czyli w przypadku gracza rebelii mógłbym za to wybudować na przykład jednego X-Winga. Patrzymy te symbole, prawda, zaglądamy na nasz arkusz stronnictwa. No na przykład mógłbym wybudować jednego X-Winga i jednego żołnierza rebelii. Pobieram to ze swoich zasobów ogólnych i teraz umieszczam te jednostki w kolejce wystawiania. Teraz w
w kolejce wystawiania na polu o numerze tym samym, który jest wskazany zaraz tutaj w małym kółku przy nazwie układu. Tutaj na przykład jest przy nazwie układu, przepraszam, że to jest do góry nogami, 1, co oznacza, że te jednostki umieszczam na tym polu właśnie w kolejce wystawiania. Ważne jest też to w przypadku układów zniewolonych, a nie popierających imperium, że takie układy nie budują wszystkich jednostek wskazanych przez te symbole, budują tylko i wyłącznie te symbole pierwsze od lewej, patrząc jakby tak, żeby te napisy były normalnie, a nie do góry nogami. Czyli w tym wypadku te jednostki byśmy nie zbudowali, zbudowalibyśmy to tylko i wyłącznie tą jednostkę. Ostatnim krokiem fazy uzupełnień jest wystawianie jednostek, czyli w tej kolejce wszystkie jednostki przesuwają się o jedno pole w dół, co oznacza, że jednostki z pierwszego pola znikają z planszy, z drugiego przechodzą na pierwsze, z trzeciego na drugie. Teraz co robimy z tymi, które znikają, jakby schodzą z planszy? Umieszczamy je w dowolnym układzie, który nas popiera. Teraz jest limit dwóch nowych jednostek na taki układ, albo w układzie, który jest przez nas zniewolony w przypadku Imperium. I tyle, moi drodzy. Słuchajcie, zanim przejdę do omówienia jeszcze kilku rzeczy, chcę wam powiedzieć, że tak, gracie dopóki nie wygracie, dopóki któraś ze stron nie wygra. Powtarzacie te rundy, powtarzacie te fazy, dopóki nie zostaną spełnione warunki zwycięstwa. Teraz dla rebelii warunkiem zwycięstwa jest to, że znacznik czasu i znacznik poparcia rebelii muszą się znaleźć na tym samym polu, tutaj na tym torze. Jeżeli tak się stanie w dowolnym momencie, od razu rebelia wygrywa grę. Jeżeli chodzi o gracza Imperium, natomiast no to on zwycięży wówczas, jeżeli odkryje bazę rebelii, dojdzie tam zapewne do walki i tę walkę wygra. W sensie w tym układzie na koniec walki nie pozostanie ani jedna jednostka rebeliancka, i gracz rebelii będzie, i gracz Imperium będzie miał tam ciągle swoje jednostki. Wówczas gracz Imperium wygra. Nie wiem, czy mi się nie pomyliło przed chwilą. Gracz Imperium musi mieć jakieś swoje jednostki, przynajmniej jedną. Gracz rebelii nie może mieć żadnych jednostek w danym układzie. Tam, gdzie była baza rebelii. Wówczas wygrywa gracz Imperium. Teraz jest parę dodatkowych rzeczy, o których wam chciałem powiedzieć, tak jak te pierścienie dodatków, tak jak te kwestie związane z poparciem. No i przede wszystkim na sam koniec zostawię dla was najważniejszy smaczek tutaj, czyli jak przebiega walka. Słuchajcie, parę słów o bazie rebelii. Przede wszystkim baza rebelii jako jedno, układ tak naprawdę zawsze was popierający też również będzie wam zapomniał jakieś jednostki podczas budowania jednostek. Teraz kolejna ważna rzecz. Możecie oczywiście przemieszczać się z bazy do innych układów. Tylko teraz co jest ważne. Musicie trzymać się normalnych zasad poruszania się. Więc wy wiedząc, w którym układzie jest wasza baza, no to możecie się przenieść tylko i wyłącznie do sąsiednich układów. No więc pamiętajcie o tym, że to może zradzić poniekąd albo przybliżyć gracza Imperium do odnalezienia waszej lokalizacji. Na przykład załóżcie, że mielibyście bazę schowaną w tym układzie. No a chcielibyście się przenieść i no musielibyście powiedzmy przenieść, moglibyście się przenieść do sąsiednich układów i nagle byście wzięli jednostki z pola baza rebelii i umieścilibyście ich na Jawinie. No i teraz gracz Imperium wiedziałby, że jesteście w jednym z układów, które sąsiadują z Jawinem, między innymi właśnie tutaj tym, w którym tę bazę macie. Więc musicie o tym pamiętać. Macie na szczęście niektóre karty misji, które pozwalają wam się przemieścić z bazy albo do bazy i pozwalają te karty ignorować wszelkie ograniczenia związane z sąsiadowaniem. Teraz słuchajcie, jeżeli gracz Imperium odkryje lokalizację waszej bazy albo przez to, że umieści tam swoje jednostki naziemne, albo przez to, że zdobędzie poparcie w tym układzie, no to wówczas wasza baza jest odkryta i co teraz robicie? Przede wszystkim wszystkie jednostki z pola baza rebelii przenosicie do tego nowego, znaczy nowego, do układu tam, ale już na planszy jakby właściwej. Kartę sąd z tą informacją, gdzie wasza plansza się znajdowała, no taką kartę umieszczacie w ten oto sposób odkrytą na polu baza rebelii, żeby przypominać, że wasza baza została odkryta. Przepraszam, że ta Toydaria, że to nie jest Toydaria, to jest Felicia, no ale rozumiecie, o co mi chodzi. Jeżeli wasza baza zostanie ujawniona, to pamiętajcie, że macie na swoim ręku misję początkową, która pozwala wam przenieść bazę rebelii. Jak to robicie? Bierzecie talię sąd zwiadowczych z planszy, dobieracie wierzchnie 4 karty i następnie wybieracie nową lokalizację dla waszej bazy.
Pamiętajcie, że musicie z tych czterech wybrać taką lokalizację, taki układ, gdzie nie ma żadnych jednostek imperium, ani oraz taki układ, który nie popiera imperium. Jeżeli taką lokalizację już wybierzecie, no to umieszczacie ją, wiadomo, tutaj obok pola lokalizacja przy bazie rebelii. No a odkryta przed chwilą, tak, baza rebelii, czyli jeżeli ta karta się tutaj znajdowała, no to tę kartę oddajemy graczowi imperium. Następnie te niewybrane dokładnie tasuje i umieszcza na spodzie talii sąd zwiadowczych i talię odkłada w odpowiednie miejsce na planszy. Sabotaż. Są misje, które pozwalają Wam wykonać akcję z sabotażu. Wówczas znacznik sabotażu umieszczacie tutaj, zakrywając w tym samym symbole jednostek. W ten sposób sprawiacie, że gracz Imperium w tym przypadku nie będzie mógł z tego układu budować żadnych jednostek. Słuchajcie, poparcie, zniewolenie i tak dalej. Co do zasady mamy cztery możliwości, jeśli chodzi o to, w jakim stanie, jeśli chodzi o poparcie i tak dalej, jest układ. Więc tak, układ może popierać imperium, może popierać rebelię, może być neutralny, czyli nie popierać nikogo, a może być zniewolony. Teraz jak to wygląda? Po pierwsze, tutaj nie ma, tak jak w innych niektórych grach, na przykład, że jeżeli tylko umieścicie swoje, powiedzmy, jednostki w układzie i nie ma tam żadnych innych jednostek, to ten układ automatycznie Was popiera. Czegoś takiego tutaj nie ma. Poparcie zyskujecie tylko dzięki konkretnym misjom. Zawsze tam macie zyskaj punkt poparcia. I właśnie teraz na to zwróćcie uwagę. Zyskaj punkt poparcia. Jeżeli na przykład, jeżeli układ jest neutralny i gracz rebelii wykona misję, która i odniesie sukces, tak? I wykona misję, która pozwala mu zyskać punkt poparcia, to oznacza, że po prostu zyskuje poparcie w danym układzie. Jeżeli teraz by gracz rebelii na przykład w tym układzie zyskał jeden punkt poparcia, no to na razie by swojego znacznika poparcia tam nie położył, tylko by usunął znacznik poparcia rebelii i układ stałby się neutralny. Gdyby był w tej sytuacji i, powiedzmy, z jakiegoś powodu zyskał dwa punkty poparcia, no to za jeden punkt poparcia usuwa poparcie rebelii, za drugi punkt poparcia umieszcza swój znacznik. Za każdym razem, jeżeli do neutralnego układu wjedzie jakaś jednostka naziemna, no to umieszczacie tam znacznik zniewolenia. Znacznik zniewolenia działa bardzo podobnie do znacznika poparcia, z tą różnicą, że jak przychodzi do budowy jednostek, to budujecie tylko ten pierwszy z lewej, tak jak mówiłem. Gdyby tam było na przykład, gdyby tam był znacznik poparcia rebelii, no to wówczas ten znacznik zniewolenia umieszczacie na znaczniku rebelii. Wówczas taki układ nie może dla rebelii również budować żadnych nowych jednostek. Co jest ważne, jeżeli ten znacznik znika w momencie, jak tylko ten układ opuszczą wszystkie naziemne jednostki, teraz nieważne, czy był tam znaczek poparcia rebelii, czy nie, ten znacznik zniewolenia znika w momencie, jak znikną naziemne jednostki. Słuchajcie, te pierścienie są bardzo fajne albo bardzo niefajne, w zależności jak na to spojrzycie. Generalnie niektóre misje powodują, że możecie dołączyć do jakiegoś lidera jakiś pierścień. No i przeważnie to Wam dyktuje jakieś nowe warunki gry. Na przykład taki pierścień Jody po dołączeniu do lidera sprawia, że będziecie mogli przerzucać kości. Tak, przyłączony pierścień, dopóki nie zostaną spełnione ściśle określone warunki, no to taki pierścień generalnie podróżuje z danym liderem. Specjalnym pierścieniem jest ten pierścień. Jest to pierścień pochwyconego lidera. Są misje, które, tak jak widzieliście zresztą wcześniej, które pozwalają pochwycić lidera. Wówczas umieszczamy go w takim oto pierścieniu. No i teraz ten lider nie wraca przede wszystkim do puli liderów. Ten lider jest przesuwany przez gracza Imperium, tak samo jak byłby jego jednostką naziemną. Teraz przeciwko temu lideru, ten lider też niestety nie zapewnia kości w walce i tak dalej, ale przeciwko temu liderowi mogą być wykonywane różne akcje, na przykład akcja przesłuchania. Teraz gdyby taka akcja była przeciwko niemu wykonywana, no to wówczas ten lider, to jest jedna rzecz, którą może robić, blokuje taką misję na normalnych zasadach. W przypadku pochwyconych liderów, jak można takiego lidera uwolnić? No po pierwsze, są specjalne misje, które pozwalają uwolnić pochwyconego lidera, a dodatkowo, jak widzicie, pierścień pochwyconego lidera jest tylko jeden, więc jeżeli gracz Imperium pochwyci jakiegoś innego lidera, który może mu się wydać bardziej wartościowy, no to wówczas poprzedniego lidera usuwa z tego pierścienia i umieszcza w nim nowego lidera.
Pozostałych pierścieni nie będę wam omawiał, ponieważ generalnie jak te pierścienie wchodzą do gry, to zawsze dzięki jakimś kartom, na których jest dokładnie napisane, co te pierścienie dają. Słuchajcie, parę teraz słów o budowlach. Macie takie budowle na przykład dla gracza rebelii, oczywiście, jak działko jonowe, jak generator osłon. Te budowle, zbudowanie tych budowli jest możliwe dzięki wykonaniu konkretnych misji. One nie zapewniają żadnych kości w walce, natomiast dają bardzo przydatne zdolności opisane na waszym arkuszu stronnictwa. Gwiazda śmierci, słuchajcie, gwiazda śmierci jak inny pojazd kosmiczny może się przemieszczać z układu do układu. Ma, proszę bardzo, tutaj na arkuszu widzicie, ma swoją ładowność, czyli może też pomóc w transportowaniu innych jednostek. Daje kości do walki, nie ma wytrzymałości, więc nie można jej tak zabić w takiej oto zwykłej walce. Są ku temu specjalne misje. Dodatkowo, żeby uruchomić taką gwiazdę śmierci, to jest wam potrzebna karta projektu Super Laser jest aktywny. Takie karty macie tylko trzy. Wykonanie tej misji znajdującej się na tej karcie projektu, tutaj macie zresztą rozpacz, tak? Czyli to nawet nie musicie spróbować wykonywać. Niszczycie układ, w którym znajduje się gwiazda śmierci. Jak go zniszczycie, to bierzecie sobie taki znacznik, no też macie trzy takie tylko znaczniki i kładziecie go po prostu o tak, żeby zaznaczyć, że ten układ jest zniszczony. Na potrzeby dalszej gry nie istnieje. Macie też taką fajną kartę projektu, mówię teraz do gracza Imperium, zbudować gwiazdę śmierci. Oznacza to, że możecie przede wszystkim rozpatrz w dowolnym odległym układzie, w którym nie ma żadnych jednostek rebelianckich. Odległy układ to jest każdy układ, który jest niezamieszkany, czyli tak jak na przykład tutaj Hoth. Załóżmy, że chcemy tutaj tam właśnie rozpatrzeć i stawiamy tam gwiazdę śmierci w budowie. I tak jak nam mówi ta karta, gwiazdę śmierci stawiamy w budowie, gwiazdę śmierci w budowie stawiamy w tym układzie, natomiast tą drugą zbudowaną gwiazdę śmierci ustawiacie na trzecim miejscu tutaj w kolejce wystawiania. Tak jak wiecie, kolejka wystawiania się nam porusza, więc jak gwiazda śmierci przejdzie całą kolejkę i zejdzie nam z planszy, no to wówczas gwiazdę śmierci w budowie usuwamy, w jej miejsce wstawiamy nową gwiazdę śmierci. Więc może się tak zdarzyć, jak fartownie dobierzecie karty projektów, że będziecie mieli na planszy dwie gwiazdy śmierci. Fajnie. Moi drodzy, walka. Do walki, tak jak mówiłem, dochodzi wówczas, jak przeniesiemy się do układu, w którym znajdują się jednostki wroga. Teraz wyobraźcie sobie, że cały czas jesteśmy na tym układzie. Ja się po prostu teraz wyniosę, że tak powiem, za planszę, żeby łatwiej mi było wam pokazywać, na czym polega rzucanie kośćmi, co to daje, zagrywanie kart taktyk i tak dalej. Więc wynosimy się teraz z planszy, ale wyobraźcie sobie, że cały czas tak naprawdę jesteśmy w tym układzie. Słuchajcie. Tak jak pamiętacie, jesteśmy w tamtym układzie. Przede wszystkim jedno pojęcie, które chcę, żebyście zrozumieli, bo jak będziecie sobie potem zaglądać do instrukcji albo do kompletnej księgi zasad, to będzie się pojawiało takie sformułowanie jak teatr wojny. Teatr wojny to jest tak naprawdę po prostu wojna, walka jest tutaj podzielona na bitwę kosmiczną i bitwę naziemną, prawda? W bitwie kosmicznej biorą udział jednostki kosmiczne, czyli w tym przypadku po stronie gracza rebelii te jednostki, po stronie gracza Imperium te jednostki. Teraz wygląda to w ten sposób, wykorzystuję też tutaj te arkusze, żeby można było łatwiej wam wytłumaczyć, o co chodzi z kośćmi i tak dalej. Teatr wojny to jest tak, że mamy teatr wojny kosmicznej i naziemnej, ponieważ jednostki naziemne nie będą się bić z, na przykład tutaj, żołnierze rebeliancy nie będą się bić z niszczycielem, prawda? Więc to musicie zrozumieć. Teatr wojny kosmicznej, teatr wojny naziemnej. Teraz tak, podstawową rzeczą, którą możecie zrobić, to jeżeli któryś z was nie ma jeszcze w tym układzie, w tej walce żadnego lidera z wartościami taktyki, tak jak tutaj gracz Imperium, jak widzicie, ma wartość taktyki 2 i 1, no to wówczas ma możliwość dołączenia teraz, ale tylko i wyłącznie ze swojej puli liderów, tak? Czyli jeżeli na arkuszu stronnictwa ma w puli liderów jeszcze jakichś liderów, może dołączyć do tej walki lidera z wartościami taktyki. Załóżmy, że gracz rebelii dołącza Hana Solo. Pierwszym krokiem jest dobranie kart taktyki. Czerwone to karty taktyki walki naziemnej, niebieskie walki kosmicznej. Teraz słuchajcie, może się zdarzyć tak, że na przykład z poprzednich misji albo z jakichś innych akcji w danym układzie macie po kilku liderów, no i każdy lider ma jakieś wartości taktyki. Ignorujecie te mniejsze, patrzycie tylko i wyłącznie na te największe wartości taktyki,
W tym wypadku no jest po jednej, więc jakby to tutaj wyboru nie ma. Ale jeżeli macie wybór, no to wybieracie te najwyższe. No i teraz każdy z Was dobiera tyle kart odpowiedniej taktyki, ile Wam wartości taktyki podpowiadają. Czyli Han Solo na przykład dobiera dwie karty taktyki kosmicznej, dwie karty taktyki naziemnej. To też czyni, dobieracie sobie z wierzchu talii odpowiednie karty. Tutaj gracz Imperium ma niestety dwie karty taktyki kosmicznej, dwie karty taktyki, jedną kartę taktyki naziemnej, więc takie też karty dobiera. Teraz kolejnym krokiem w walce jest jakby walka właściwa, właściwie runda walki. No i teraz runda walki jest podzielona tak naprawdę na trzy kroki, ewentualnie trzy, ale generalnie dwa. Ponieważ mamy walkę właściwą i taką bitwę kosmiczną, mamy drugi krok, bitwa naziemna, no i trzeci krok, odwrót, no ale ten krok nie zawsze będzie się wykonywać, jeżeli nie będziecie chcieli oczywiście. No więc zawsze zaczyna się od bitwy kosmicznej. I teraz najpierw gracz aktywny rzuca kośćmi. Ten aktywny, czyli ten, który tę walkę rozpoczął. Patrzy na wszystkie jednostki kosmiczne, które ma, patrzy na swój arkusz stronnictwa, no i teraz patrzy na tutaj na każdą jednostkę i w czarnym, od lewej strony idziemy, na te kwadratowe pola patrzymy. Czarne pola mówią nam, ile czarnych kości dobiera za jedną jednostkę. Czerwone pola mówią nam, ile czerwonych kości dobiera za jedną jednostkę. Maksymalnie, ponieważ możecie mieć całą masę jednostek biorąc udział w walce, ale maksymalnie możecie mieć po 5 kości w każdej walce. Z każdego rodzaju, czerwonego i czarnego. W tym wypadku mamy niszczyciela gwiezdnego, który zapewnia nam jedną czarną kość i dwie czerwone kości. No i ma dwa TIE Fightery, z których każdy zapewnia mu po jednej czarnej kości. No i teraz gracz Imperium bierze te wszystkie kości i nimi rzuca. No i teraz patrzy na wyniki. Ponieważ teraz ma, zanim jeszcze zadał uszkodzenia, ma możliwość wykonania tak zwanych akcji walki. Akcje walki są bezpośrednio związane z tymi kartami taktyki. Oczywiście rozpatrujemy te karty właściwe dla tej walki, którą teraz rozpatrujemy, czyli w tym przypadku kosmiczne. Teraz zwróćcie uwagę, że niektóre karty taktyki mają taki oto symbol przed tekstem. Oznacza to, że możemy zużyć dowolną kość, żeby aktywować taką kartę. No bo teraz patrzymy, prawda? Mamy na tych kościach różne tutaj uszkodzenia, niektóre puste, to ja jeszcze zaraz nieco więcej o tym powiem. No ale dobra, załóżmy, że jedną taką kość po prostu gracz zużywa, żeby zagrać taką kartę taktyki. Jest tu napisane, zadaj dwa uszkodzenia jednemu statkowi. No i teraz gracz Imperium wybiera sobie powiedzmy jakiś statek i zadaje mu dwa uszkodzenia. Może to zaznaczyć, że tak powiem, umieszczając przy tym statku samą kartę. No ale może się bardzo szybko zrobić bałagan, więc my osobiście polecamy po prostu umieszczać przy tych statkach albo pod tymi statkami nawet te znaczniki uszkodzeń. No dwa uszkodzenia, więc wzięliśmy podwójny znacznik uszkodzeń. Umieszczamy to powiedzmy pod tym statkiem, żeby zaznaczyć, że temu statkowi przydzielamy te uszkodzenia. Inną akcją jest taką, że możemy wykorzystać taki wynik nie tylko po to, żeby aktywować jakąś kartę taktyki, ale po to, żeby dobrać jakąś kartę taktyki. Czyli powiedzmy, jeżeli byśmy mieli taką sytuację, tak, i wypadłyby nam dwa takie wyniki, moglibyśmy sobie jeden z tych wyników poświęcić na to, żeby dobrać jeszcze jedną kartę taktyki. No i teraz dopiero ten drugi zużyć na to, żeby aktywować tę kartę i zadać dwa uszkodzenia tamtemu statkowi. Jak już zdecydujecie, czy chcecie zagrywać karty taktyki, czy chcecie dobierać karty taktyki, no to wówczas przydzielacie uszkodzenia. Teraz tak, każde takie uszkodzenie przydzielacie tylko tym statkom, których wytrzymałość odpowiada kolorem wyrzuconej kości. Czyli ten wynik na przykład wyszedł nam na czarnej kości, więc patrzymy na wytrzymałość. Wytrzymałość to jest ta zupełnie ostatnia okrągła wartość z prawej strony przy każdej jednostce na naszym arkuszu stronnictwa. No i na przykład w tej walce, jeśli chodzi o statki, no to bierze udział koroliańska korweta, no i jeden rebeliański transportowiec. Rebeliański transportowiec oznacza to niestety, że żadna z tych wytrzymałości nie jest czarna, obie wytrzymałości są czerwone, co oznacza, że tego uszkodzenia nie możemy, że tak powiem, przydzielić żadnemu ze statków. Natomiast gdybyśmy mieli taki wynik, to jest uszkodzenie, które możemy przydzielić dowolnej jednostce, niezależnie od tego, jaką wartość tutaj wytrzymałości ma, czarną czy czerwoną.
No więc takie wszystkie uszkodzenia zadajemy. Te właściwe, odpowiadające kolorem, no i te uniwersalne. Rozprowadzamy uszkodzenia. Gracz atakujący decyduje, który statek otrzymuje ile uszkodzeń. Teraz gracz drugi ma możliwość blokowania uszkodzeń. W tym wypadku oczywiście używa również karty taktyki. Załóżmy, że miałby na ręce jedną taką kartę i ma tutaj napisane zablokuj jedno uszkodzenie. Więc teraz jak już gracz imperialny zadał, przydzieliby uszkodzenia, oczywiście zaznaczyłby to albo kładąc kości przy konkretnych statkach, albo właśnie tak jak mówię, kładąc te znaczniki uszkodzeń, no to teraz gracz rebelii może powiedzieć, dobra, blokuje ileś tam uszkodzeń i te uszkodzenia po prostu z wybranych przez siebie statków usuwa. No i teraz jak już usunie uszkodzenia, no to teraz patrzy, czy któreś statki zostały zniszczone. Patrzy na to w ten sposób. Patrzy, jeżeli liczba uszkodzeń jest równa lub wyższa od wartości wytrzymałości, no to niestety dana jednostka jest niszczona. Ale to, że jest niszczona, to jeszcze nie jest usuwana, ponieważ ona jeszcze może w tej rundzie walki zaatakować. Na przykład ten nasz tutaj właśnie transportowiec. Zwróć uwagę, że on dostał 2 uszkodzenia. Jego wytrzymałość to również 2, czyli on zostanie zniszczony, ale na razie zostawiamy go tutaj z tym znacznikiem uszkodzeń, żeby pamiętać, że zostanie zniszczony, ale jeszcze go nie niszczymy, ponieważ teraz jest kolej gracza rebelii. Teraz gracz rebelii bierze ciągle w tym samym teatrze wojny, czyli ciągle jesteśmy w walce kosmicznej. Teraz gracz rebelii postępuje dokładnie tak samo. Dobiera kości w zależności od tego, jakie ma jednostki, rzuca tymi kośćmi, zagrywa karty taktyk albo dobiera karty taktyk, przydziela uszkodzenia, gracz Imperium ma w tym momencie możliwość zablokowania tych uszkodzeń i teraz ta walka kosmiczna się kończy. Wszystkie zniszczone statki są usuwane z gry. A jeżeli są jakieś statki, na przykład, tak jak chociażby, nie wiem, tutaj ta koreańska korweta, załóżmy, że ona by dostała jedno uszkodzenie, więc po prostu kładziemy przy niej żeton uszkodzeń. Jej wytrzymałość to 2, czyli jeszcze nie została zniszczona, no ale zaznaczamy, że już jedno uszkodzenie ma. Na sam koniec całej walki wszystkie uszkodzenia znikają, nie martwcie się, one nie przechodzą, nie podróżują z tymi jednostkami ani z tych rzeczy. Jak gracz rebelii rozpatrzy wszystkie swoje kroki i gracz Imperium zablokuje jakieś uszkodzenia albo zniszczy jakieś jednostki, no to wówczas przechodzimy do drugiego teatru wojny, czyli do bitwy naziemnej. I postępujecie dokładnie tak samo. Patrzycie, jakie macie jednostki naziemne, dobieracie odpowiednią ilość kości, rzucacie, znowu zaczynacie od gracza aktywnego, czyli tego gracza, który walkę wywołał, zagrywacie karty albo dobieracie karty, tylko tym razem oczywiście mówimy o kartach taktyki naziemnej, czyli tych czerwonych. Przydzielacie uszkodzenia, gracz rebelii blokuje uszkodzenia, niszczycie jednostki albo zaznaczacie, że jakieś jednostki mają uszkodzenia. Potem gracz rebelii, czyli gracz broniący się, on zbiera kości ze swoich jednostek naziemnych, rzuca, zadaje uszkodzenia i tak dalej, i tak dalej. Jak już skończycie te dwie bitwy, bitwę kosmiczną, bitwę naziemną, to teraz jest trzeci jakby krok samej walki, którym jest możliwy odwrót. Jeżeli chcecie wykonać odwrót, to możecie poruszyć lidera do sąsiedniego układu, a razem z nim, no, wszystkie jednostki, pamiętając o normalnych zasadach ruchu, tak, czyli sąsiadujemy, musi być to układ sąsiadujący, musimy zachować ładowność, tak, czyli żeby przetransportować jakieś jednostki naziemne, potrzebujemy jakąś jednostkę kosmiczną z odpowiednią ładownością i tak dalej, i tak dalej. To jest opcja. Wszystkie nasze gry, które myśmy, wszystkie nasze rozgrywki, które na razie rozegraliśmy z Magotem, ani razu nikt nie dokonał odwrotu. To taka mała ciekawostka na boku. No i teraz, po tych krokach, jeżeli jakiś teatr wojny ciągle istnieje, mamy ciągle jednostki kosmiczne i ciągle jednostki naziemne po obu stronach, no to rozpoczynamy od nowa. Znowu rozpoczynamy od walki kosmicznej. Już nie dokładamy liderów, nie dobieramy nowych kart taktyk w tym momencie. Dopiero jak wyrzucimy jakieś takie symbole na naszych kościach, to będziemy mogli dobrać karty taktyk. Może się tak zdarzyć na przykład, że gracz rebelii straci wszystkie jednostki kosmiczne, a gracz Imperium straci wszystkie jednostki naziemne, czyli po stronie gracza rebelii będą tylko jednostki naziemne, po stronie gracza Imperium będą tylko jednostki kosmiczne. Wówczas jakby walki nie ma, no bo nie jesteście w jednym teatrze wojny, więc nie ma tutaj za bardzo jak tego wszystkiego rozpatrywać. Te kroki wszystkie powtarzacie, kroki walki, tak? Czyli bitwa kosmiczna, bitwa naziemna, ewentualny odwrót i znowu bitwa kosmiczna, bitwa naziemna i tak dalej, dopóki nie dojdzie do sytuacji, gdzie już nie będziecie mieli jednego wspólnego teatru wojny. Wówczas walka się kończy. I tyle, moi drodzy, teraz już naprawdę jesteście gotowi do gry. Jak już rozegracie tak naprawdę jedną grę, to wystarczy Wam w większości ten skrót zasad, który tutaj macie z tyłu zasad wprowadzających.
To wszystko, co ja Wam tutaj powiedziałem, to wszystko, co ja Wam tutaj opisałem, to też również robiłem w oparciu o wiedzę z zasad wprowadzających, no bo też w większości tutaj sobie, że tak powiem, znajdowaliśmy odpowiedzi na wszystkie męczące nas pytania. Z tyłu też macie coś takiego jak legenda kości, tak? Jak co nam dany wynik na kości daje podczas misji i co nam dany wynik na kości daje podczas walki. To jest też bardzo, bardzo przydatne. Oprócz tego arkuszu, oczywiście macie arkusz zwany kompletną księgą zasad. To jest naprawdę już ostatnio zauważyłem standard, jeśli chodzi o Fantasy Flight Games. Tutaj macie ładnie alfabetycznie posegregowane różne pojęcia, nie wiem, czy widzicie, czy światło nie odbija za bardzo, różne pojęcia, jakie występują w tej grze. I jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania w trakcie rozgrywki, to spróbujcie znaleźć odpowiedź najpierw tutaj w tym arkuszu. Jeżeli natomiast to Wam nic nie da, no to oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli macie jakieś wątpliwości, jakieś uwagi, ja coś powiedziałem źle, wybaczcie, jestem tylko człowiekiem, piszcie to wszystko w komentarzach, odniosę się do tego tak szybko, jak tylko będę mógł. Co jeszcze? Jest tutaj oczywiście w instrukcji, w zasadach wprowadzających, pod koniec są tak zwane zasady zaawansowane, czyli te zasady, których mówiłem na początku, których tutaj nie stosowaliśmy. Czy to z przygotowaniem gry, czy to z tymi kartami akcji, czy na przykład jak wygląda wariant drużynowy, jak zdecydujecie się w końcu zagrać w więcej niż dwie osoby. To tyle. Bardzo Wam dziękuję, że byliście z nami podczas całego tygodnia z Gwiezdnymi Wojnami. Naprawdę, mamy nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się podobało, to no zobaczymy, może za jakiś czas zrobimy jakiś inny tematyczny tydzień, czemu nie? Bardzo się cieszyliśmy, że byliśmy z Wami. Mamy nadzieję, że nasze recenzje, a przede wszystkim nasze wideo instrukcje Wam pomogą w przyszłych grach. No i mam nadzieję, że się będziecie dobrze bawić. Tradycyjnie dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dziękuję Wam bardzo za wszystko i zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki bardzo, do zobaczenia w następnym odcinku i niech moc będzie z Wami. Cześć! We'll be right back.